Ja myślę, że warto po prostu poszukać u nas kogoś na miejscu, bo jest naprawdę bardzo dużo szkoleniowców, którzy by chcieli i mają chęci, mają jakąś swoją wizję. Okej. Okay. Rozmawiałyśmy jakoś w lato, chyba podczas memoriału i zapytałam się ciebie, jakie masz plany na ten nadchodzący sezon, czyli na ten, który teraz się kończy. I powiedziałeś, że masz, ale nie zdradzisz. I tak zapytam, czy udało się je spełnić pod względem poziomu sportowego? Częściowo tak, częściowo nie. Te większe plany raczej nie zostały zrealizowane, ale te pomniejsze myślę, że się udało w jakimś tam większym stopniu urzeczywistnić, tak bym to powiedziała. Gdzieś tam po drodze pojawiły się jakieś problemy, ale częściowo zrealizowałam, co chciałam. A czy jest na przykład coś, co masz sobie do zarzucenia, czy może w 100% nie? Wiadomo, że ja mam do siebie bardzo dużo rzeczy do zarzucenia z racji tego, że większość tych celów nie udało mi się zrealizować. Mam do siebie o to taki, powiedziałabym, nie że żal, ale coś w kwestii tego, że żalu mam, że nie udało mi się tego zrobić. Ale z drugiej strony, no, było i już się nie odstanie, więc gdzieś tam muszę zaakceptować to, że się mi gdzieś tam nie udało, gdzieś mi się noga powinęła. Na pewno mam dużo rzeczy sobie do zarzucenia, ale to są takie rzeczy, z których na pewno wyciągnę wnioski i pójdę gdzieś tam z tą lekcją dalej, gdzieś już w życie sportowe, także. W internecie coraz więcej kibiców, zwłaszcza na Twitterze. Słyszałam, że masz konto na Twitterze, to może spotkałaś się z tym, że pomimo tych tak zwanych obiecanek po Mistrzostwach Świata w Seefeld w 2019 roku, że skoki kobiet w Polsce będą bardziej zauważone i więcej wkładu ze strony PZN-u w nie pójdzie. No i tu wtedy właśnie z Kingą Rajdą miałyście odnosić sukcesy w przyszłych sezonach. I czy twoim zdaniem pomimo tego upływu czasu dalej jesteście tak samo traktowane, że nic się nie zmieniło w odnośnie tego czasu? Czy może coś poszło do przodu? Na przestrzeni tych wszystkich lat, które trenuję, na pewno to wszystko poszło do przodu. Gdzieś tam ktoś już w nas inwestuje, na przykład mamy sponsorów, co tego wcześniej nie było, bo nikt nie widział w tym sensu. Także gdzieś tam renoma idzie do przodu. Ciężko mi powiedzieć z racji tego, że nie wiem, jaki był budżet, nie wiem, jaki jest teraz. Ciężko stwierdzić, bo niby dali nam więcej, a tak naprawdę nic z tego nie było, także powiedziałabym, że jak miałyśmy mniej, to miałyśmy większą motywację do tego, żeby coś robić. Także tutaj ze strony PZN na pewno było większe finansowanie, więc to się zmieniło. To się zmieniło pod tym względem i no, myślę, że pójdzie to dalej w tym samym kierunku. Zostałaś odsunięta od kadry. Znaczy, PZN tłumaczy się tak, że zostałaś odsunięta od szkolenia z kadrą. I jak to wygląda teraz z twojej perspektywy? Jeżeli możesz powiedzieć, czy ty na przykład utrzymujesz kontakt z kadrą, czy możesz na przykład, nie wiem, z nimi jechać na zawody, czy to jest zupełnie tak, że no, jesteś odseparowana w jakiś sposób? Ogólnie no, z tymi osobami, z którymi zawsze utrzymywałam kontakt, dalej mam kontakt, więc raczej to nie chodzi o to, czy jestem w grupie, czy nie jestem w grupie, bo z tymi, z którymi faktycznie mam kontakt, to normalnie rozmawiam. Raczej to nie działa w ten sposób, że jak mnie odsunęli od grupy, to wszyscy się do mnie nie odzywają, ale nie mogę z nimi jeździć na zawody, muszę jeździć sama. A teraz jak jestem w klubie, no to w sumie klub mi w jakiś tam sposób pomaga, więc nie jest jakoś tragicznie.
A jak właśnie wygląda ta sytuacja, bo pojechałaś na fiskał do Oberhofu sama za swoje pieniądze? A jak właśnie wygląda takie finansowanie? No bo jesteś w klubie, ale no, w kadrze jednak te finanse idą, no jest bardziej skupiona uwaga też na was wszystkich, nie? A w klubie jest więcej tych zawodników. Tak, z racji tego, że jest bardzo dużo osób, ciężko by było każdemu wszystko opłacać z osobna i tak dalej. I raczej to nie byłoby finansowo zdrowe dla klubu. Ale jeżeli chodzi o mnie, no to ja w dużej mierze od dłuższego czasu w sumie nie trenuję tak jakby za pieniądze klubu, tylko właśnie za pieniądze z finansowania kadrowego, albo tam też było taki moment, że było coś takiego jak kadra Tatrzańskiego Związku Narodowego, taka podkadra naszej kadry wtedy, no takie się było stworzone. No i jak byłam mała, to była jeszcze takie coś jak kadra makroregionu, to gdzieś tam cały czas gdzieś były dodatkowe pieniądze, gdzie mój klub nie musiał za mnie płacić. Więc raczej jak o coś poproszę, to raczej nie mają jakichś większych problemów, a trenerem aktualnie jest Kuba Kot, także no jak mam jakiś problem, to idę do niego się zapytać, czy jest w stanie to zapłacić i tak dalej, ale akurat fiskap pojechałam praktycznie za swoje pieniądze, bo nocleg płaciłam sobie sama, a paliwo rozliczałam sobie na moją fundację, tą z Feniksa. Właśnie trenujesz teraz z trenerem Kotem. Jaki jest trener Kuba w stosunku do dziewczyn czy do waszej grupy? Znaczy ja ogólnie ciężko powiedzieć, że z nim trenuję, raczej gdzieś tam po prostu mam swój plan treningowy. I gdzieś tam po prostu Kuba na mnie tam zerknie luźnie okiem. I ciężko mi jest powiedzieć, jak się z nim trenuje, z racji tego, że nigdy nie byłam w jego tak jakby toku treningowym nawet przez 2 tygodnie. Pytanie raczej do dziewczynek młodych niż do mnie. W takim razie ja też jestem młoda, bo jestem w ich wieku, także... One dla mnie zawsze będą mieć 14 lat i nie więcej. Niektóre już mają 16. O, to już nie jest aż No właśnie. Tak samo jak Paulina Ciesiar, ona jest tylko rok młodsza ode mnie, a dla mnie zawsze będzie mieć 16. Także. Okej. Okay. No chodź. Kota sobie zabiorę, proszę bardzo. To jest mój kaleka kot. Będzie więcej wyświetleń, mam nadzieję. Okej, okay, teraz tak trochę na poważnie. Jak się dowiedziałaś o odsunięciu z tego szkolenia kadrowego? Pół godziny przed Lotos Cupem jechałam do szczyrku z trenerem Marcinem i wtedy jeszcze z Aśką Szwab. I chyba jeszcze właśnie młode dziewczynki Lili. I chyba była Pola i Natalka. Nie wiem, jakieś tam młode dziewczynki jeszcze z nami jechały w busie. No i na grupę na WhatsAppa trener Łukasz napisał nam, że mieli ja, trener Marcin, on i Paulina mają spotkanie przed, jak przyjedziemy teraz do Szczyrku, to żebyśmy się spotkali. I to co ja myślę sobie, przepraszam. Nie widziałem się w sumie tak, no, dobre 2 miesiące z trenerem. Bo jedynie gdzieś tam w styczniu tak przelotam wtedy w Tarwizję z naszym niefortunnym, pozytywnym testem. No a tak to od Lillehammer w Norwegii. Kompletnie z takiego zero kontaktu jakiegoś większego, tylko ewentualnie gdzieś tam się ktoś zapytał, jak tam, co tam. Ale to tak sporadycznie, więc raczej nie mieliśmy jakiegoś większego kontaktu ze sobą. No i to spotkanie, wyszło, że mamy to spotkanie, przyjechaliśmy do Szczyrku, no i trener czekał na nas na ten, w takim osobnym pokoiku w szatni. No i wtedy mnie poinformował, ale przy okazji w tym samym momencie poinformował również trenera Marcina, bo on o tym też nie wiedział, także no. To było przed lotosami, a po lotosach trener przyszedł mi pogratulować, bo ja wygrałam, więc tak trochę niezręcznie. Wiem, bo byłam na tych lotosach także.
Także to było takie trochę bardzo niezręczne, więc nie wiedziałam, tak podałem mu rękę, podziękowałam, ale... A czy jakoś była uzasadniona ze strony trenera? Nie, czekam jeszcze na uzasadnienie z PZN, bo z tego, co trener nam powiedział, to była decyzja ze sztabu i zarządu, a jak się zapytałam tego sekretarza generalnego z PZN-u, to on powiedział, że to jest decyzja tylko i wyłącznie trenera głównego i PZN jako PZN się w to nie miesza, więc czekam na to uzasadnienie, bo tak trochę się wszystkie wersje się różniły od siebie tej decyzji, także czekam na uzasadnienie i zobaczę, co było powodem. A czy w tej nieciekawej sytuacji masz jakieś wsparcie od którejś z kadrowych koleżanek? Ciężko stwierdzić, raczej ta grupa się tak strasznie rozpadła, że raczej ciężko. Poza tym, że z Aśką Szwab mam cały czas kontakt. No i z Wiktorem przybyłam, jak tam gdzieś tam coś tam, bo kontuzja to sama, także zapytam się od czasu do czasu, czy co tam, ale raczej się tak rozpadła całkowicie grupa. No a Aśkę byłam odwieźć do Wrocławia jeszcze, także się spotkałyśmy jeszcze na weekend. A czy na przykład sądzisz, że jeszcze w takim składzie personalnym da się te kadry posklejać? Oczywiście, że tak, tylko potrzeba trochę takiej chęci. Na pewno wszystkie będą miały do siebie jakiś dystans i już nie będzie takiej faktycznej atmosfery, bo jednak kobiety to kobiety. Ale oczywiście, że się będzie dało. Myślę, że to nie jest większy problem, tylko po prostu trzeba by było sobie wyjaśnić, co i jak nie grało i co tak naprawdę w tym wszystko było, stanowiło problem. A czy według Ciebie, bo są teraz różne rozmowy krążą wokół PZN-u o zmianach w sztabie i w trenerze polskiej kadry? I czy Twoim zdaniem ta zmiana w polskiej kadrze jest konieczna, jeśli chodzi o trenera? Męskiej czy kobiecej? Kobiecej. Ja na razie nie wiem. Zastanawiam się, co zrobić z PZN. Wtedy będę tak podejmować jakieś adekwatne decyzje i będę podejmować jakieś swoje wybory dla swojego dobra. A jakby powiedzmy, że zapadnie decyzja i nie będzie trenera Kruczka na żadnym stanowisku, czy masz na przykład jakiegoś trenera, czy to byłby na przykład, nie wiem, trener z zagranicy, czy z Polski, który twoim zdaniem na przykład dobrze by się w tej roli odnalazł, trenera kobiet? Ja myślę, że warto po prostu poszukać u nas kogoś na miejscu, bo jest naprawdę bardzo dużo szkoleniowców, którzy by chcieli i mają chęci, mają jakąś swoją wizję na pracę tutaj w Polsce, tylko tak naprawdę nikt nie pójdzie też pracować za jakieś marne pieniądze, a jeżeli będziemy sprowadzać trenera z zagranicy, to na pewno wyjdzie to finansowo więcej niż jakby pracował ktoś od nas tak naprawdę i myślę, że powinniśmy poszukać tutaj gdzieś na miejscu, żeby tutaj robić taką otoczkę takiego faktycznego sportu, żeby wszyscy wiedzieli, że faktycznie inwestujemy w nasz sport i dla nas. I patrzą na to, jak trener podchodzi do tego sportu, do tej dyscypliny naszej. Więc myślę, że jakby dobrze poszukali, to myślę, że tutaj by kogoś znaleźli. Raczej za granicy ciężko będzie, bo raczej nikt nie będzie chciał jakiejś takiej większej ochoty miał na to, żeby pracować tutaj w Polsce z nami. No ale to też nie jest moja decyzja, także nie wiem, nie mam pojęcia, co postanowią. A tak patrząc, nie wiem, zapewne oglądasz skoki najlepszych zawodniczek w Pucharze Świata. Czy jest jakaś zawodniczka, która Tobie najbardziej imponuje? Tak czysto patrząc. Szczerze powiedziawszy, nie oglądam teraz tego, w sensie oglądam wyniki, ja oglądam jakiś tamten, ale jako stricte zawodów nie oglądam. No ale na przykład w tym sezonie jest mi niesamowicie szkoda Sary, Marisy, Sara Marita Kemmer, bo tak miała na tym. Z racji tego, że nie dostała tego prawa startu na igrzyskach, a moim zdaniem to ona tam powinna walczyć o złoto.
ale podoba mi się jej podejście i to mi strasznie imponuje, że ona mimo wszystko się nie poddała i zdobyła tą kryształową kulę, którą w zeszłym sezonie się jej nie udało zdobyć, także dla mnie to jest takie imponujące podejście, ale raczej nie mam jakichś takich większych wzorów. Szkoda mi na przykład, że Szpela odchodzi, bo ja niesamowicie lubię, rezygnuję już, tak, także gdzieś tam taka nasza ski jumpingowa familia się gdzieś tam wykrusza, bo gdzieś tam kończy ze skokami, także ja raczej się nie wzoruję na nikim, nie mam jakichś takich większych wzorów do naśladowania ze strony dziewczyn ani chłopaków. Raczej mi gdzieś tam imponują zachowania, jakieś podejście do życia, takie rzeczy mi bardziej gdzieś tam imponują, ale to też nie są dla mnie wzory. Sezon się kończy, już się skończył dla kobiet. Masz jakieś dalsze plany po tych zawirowaniach? Coś byś, nie wiem, na lato jakieś ciekawe plany? Czy będziesz walczyć o miejsce w kadrze, czy ja na razie potrzebuję sobie odpocząć, tak, zresetować się, pozbierać myśli. Działam już troszeczkę w tym kierunku, bo mam dużo, dużo planów i dużo rzeczy do zrealizowania. Też zależy, zobaczymy właśnie z racji tego, że nie wiem, co zrobi ten PZN i nie wiem, w jakim miejscu będę na początku tego sezonu letniego, ale ja już na przykład mam plan na roztrenowanie. W sumie tak naprawdę, bo to już jutro jest poniedziałek, więc w sumie od 21 marca już zaczynam sobie roztrenowanie, żeby z czymś wejść na sezon letni, żeby to miało ręce i nogi, bo chyba pierwszy raz od tak praktycznych 3 lat mam czas na roztrenowanie, czas taki na odpoczynek, bo z racji tego, że w zeszłym roku my już spiekałyśmy 28 kwietnia, a sezon skończyłyśmy końcem marca, także no, hardcore, niesamowite, bo nie było czasu na takie przygotowanie organizmu do tego, żeby wejść gdzieś tam więcej zrobić, więcej trenować, bardziej się zmęczyć, żeby to na zimę było faktyczne przygotowanie i żeby w zimie po prostu jeździć po tych zawodach i startować tak naprawdę, bo po to jest u nas zima. Więc teraz będę mieć na to czas, zrobię to tak na spokojnie wszystko, wszystko mam takie przemyślane, przeanalizowane gdzieś tam z trenerami swoimi, także myślę, że to będzie miało jakieś obiecujące skutki na przyszłość. Także mam swoje plany, na pewno bym chciała pojechać sobie na wakacje w tym roku, bo to też było takie, że dawno nigdzie nie byłam, odpocząć sobie faktycznie za granicę ani nic. Także w tym roku planuję jakieś wakacje z moim chłopem. Na lato mam plany właśnie od fundacji na roztrenowanie. Właśnie zapytałam się, czy mogę dostać rower. Czy mogę mi zakupić rower, kolarkę, bo gdzieś tam, no to jest sport, który gdzieś tam jest na drugim miejscu dla mnie po skokach. Strasznie lubię jeździć na rowerze i jest mi gdzieś tam potrzebne na roztrenowanie, ale z racji tego, że nie mam aktualnie środków, no to prosiłam o fundację, żeby czy jeszcze są w stanie to zainwestować dla mnie. No i czekam właśnie też na odpowiedź. Będę pół lata prawdopodobnie jeździć tak na rowerze. Drugie pół będę siedzieć w górach, a jeszcze a tą część, która mi zostanie, to gdzieś tam na skoczni, na treningach. No i trzecia sprawa jest taka, że chciałabym skończyć kursy, które robię aktualnie, bo robię kurs od klejenia samochodów i zastanawiam się, czy nie iść sobie w tą stronę gdzieś do pracy, właśnie tam u chłopaków, gdzie robię te kursy. I no zobaczymy, co wymyślę, zobaczymy, jak to się wszystko poukłada, jak mi czasowo wyjdzie. Na pewno będę przede wszystkim stawiać na te skoki. Zostaję przy tym sporcie, bo sobie postanowiłam, mam swoje cele, które na pewno chcę w swoim życiu zrealizować w tym sporcie. No chyba, że jedynym wyjątkiem, na który bym się tak zgodziła przyjąć, że nie jestem w stanie tego zrobić i zrealizować, to jest zdrowie i nic więcej. Także no póki jest, to będę korzystać i realizować swoje cele, póki ja mam takie ambitne. Super, to dzięki bardzo za rozmowę, było bardzo miło. No i powodzenia w dalszym sezonie. Dziękuję bardzo.